Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Was do mojego szydełkowego świata, w którym będziemy szydełkować świąteczną wielkanocną serwetkę z motywem zajączków. Serwetka nie jest zbyt skomplikowana. Mamy tutaj jedynie 21 rzędów, no ale jest tutaj troszeczkę różnych takich słupków. One nie są trudne do wykonania, ale trzeba po prostu na przykład połączyć łuki ze sobą. Także wygląda to naprawdę bardzo efektownie. Jeszcze przerywając troszeczkę mówienie o serwetce, bardzo, bardzo serdecznie witam Was, nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że pozostaniecie na kanale ze mną dłużej. No i że treści, które dodaję, to Wam się podobają. Jeżeli tak jest, to poproszę o łapkę w górę pod tym filmikiem. Wtedy będę wiedziała, że chcecie więcej takich filmów. Wracając do naszej serwetki, ta jest już wykonana kilka lat temu. Tutaj podejrzewam, z tego co widzę, jak ona jest przerobiona, że używałam szydełka 1,75 mm i ona osiągnęła średnicę 34-35 cm. Tym razem chciałabym, aby ona była mniejsza, ponieważ chciałabym zastosować do koszyczka i będę ją wykonywać niciami Ariadna. Jest to kordonek Muza 50. 50 gram na 550 metrów. Jest on bardzo, bardzo cieniutki, dlatego będę używała szydełka w rozmiarze 1 mm. Zatem zapraszam Was do wspólnego szydełkowania. I naszą robótkę rozpoczynamy od pętelki początkowej. I musimy wykonać 8 oczek łańcuszka, które połączymy w kółeczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zamykamy w kółeczko. Przechodzimy do pierwszego rzędu. Rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie w tym kółeczku musimy zrobić jeszcze 23 słupki. Czyli tutaj w kółeczku robimy 23 słupki. Ja już jeden mam, czyli jeszcze wykonam 22 i wtedy pokażę Wam, co dalej. Mam już wykonane 23 słupki i teraz musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który nam tutaj zastępował pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Po połączeniu tego przechodzimy oczywiście do rzędu drugiego, który rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie tutaj w kolejnym napotkanym słupku wykonujemy słupek. 4 oczka łańcuszka, nawinięcie i pomijamy tutaj jeden słupek, w kolejnym się wbijamy i przerabiamy słupek. W kolejnym słupku słupek. 4 oczka łańcuszka. Co mi to tak dzisiaj ucieka? Czyli 4 oczka łańcuszka. Pomijamy ponownie jeden słupek i w kolejnym przerabiamy słupek. I w następnym słupku też słupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli teraz 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden słupek i w kolejnych dwóch wykonujemy po jednym słupku. I to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem już
Na końcu tego rzędu pozostało mi tutaj przerobić ostatnie 4 oczka łańcuszka. No i rząd zakańczamy w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu trzeciego i on będzie de facto podobny. Rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie w kolejnym słupku robimy słupek. I zmiana będzie dotyczyć tylko łańcuszków, ponieważ robimy teraz 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tu, gdzie mamy 2 słupki, robimy po jednym słupku w każdym słupku. No i znowu 6 oczek łańcuszka. I tu, gdzie 2 słupki, robimy po jednym słupku. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zostało mi do przerobienia ostatnie 6 oczek łańcuszka. I okrążenie zamykamy w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu czwartego i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie w tym samym słupku robimy jeszcze jeden słupek. W kolejnym słupku robimy słupek. I teraz, kochani, 4 oczka łańcuszka i będziemy wykonywać oczko ścisłe, nie oczko ścisłe, tylko półsłupek, pod te 2 łańcuszki. Czyli zahaczam się pod ten drugi i przeciągam niteczkę, zahaczając się o obydwa te łańcuszki i robię półsłupek. Oczywiście jego sobie potem możecie właśnie przesunąć, żeby był na środeczku. 4 oczka łańcuszka. No i teraz w pierwszym słupku robimy 2 słupki. I w tym drugim słupku robimy 1 słupek. I teraz znowu 4 oczka łańcuszka. I zahaczamy się pod obydwa łańcuszki i robimy półsłupek. 4 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszy słupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatnie 4 oczka łańcuszka. I teraz musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu piątego. I rozpoczynamy go ponownie od 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie w środkowym słupku wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym słupku, w tym środkowym, robimy 1 słupek. I w tym ostatnim słupku
robimy jeden słupek. 9 oczek łańcuszka. I przechodzimy do kolejnej partii słupków. I w pierwszym słupku robimy jeden słupek. W środkowym słupku robimy dwa słupki oddzielone trzema oczkami łańcuszka. Czyli zrobiłam jeden słupek, trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. I w kolejnym słupku jeden słupek. To jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli teraz 9 oczek łańcuszka, słupek w pierwszy słupek, w środkowy słupek dwa słupki oddzielone trzema oczkami łańcuszka i w trzeci słupek słupek. I to powtarzamy do końca tego rzędu. Przerobiłam już ostatnie 9 oczek łańcuszka i teraz musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Powiem Wam, że ten kordonek jest tak delikatny, że aż dziwnie mi się szydełkuje. Pierwszy raz wyszywam, szydełkuję muzą. Przechodzimy do rzędu szóstego. W tym celu musimy się przesunąć o dwa oczka w lewo, oczkami ścisłymi, tak aby przejść tutaj na ten łuk. I rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie pod tym łukiem robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem dwa słupki. Jedenaście oczek łańcuszka. I przechodzimy tutaj do kolejnego tego małego łuku. I robimy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. I pod tym samym łukiem dwa słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Czyli tylko robimy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki na tych króciutkich tutaj łukach, a nad tymi długimi robimy 11 oczek łańcuszka. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu tego rzędu, przerobiłam ostatnie 11 oczek łańcuszka. I teraz musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował pierwszy słupek. I aby przejść do rzędu siódmego, ponownie musimy się przesunąć w lewo o dwa oczka, aby wylądować na łuku i w tym celu wykonuję oczka ścisłe. I rozpoczynamy rząd siódmy od trzech oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oczek łańcuszka. Sześć oczek łańcuszka, jejuśku. Sześć słupków pod łańcuszek. Tak, aby na każdym z tych łuków było siedem słupków. Mamy trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Siedem oczek łańcuszka
I teraz ponownie wykonujemy półsłupek pod obydwa te łańcuszki. Czyli zaczepiam się pod tym drugim, przeciągam niteczkę i robię półsłupek. 7 oczek łańcuszka. I teraz tutaj pomiędzy te słupki, pod tym króciutkim łukiem, 7 słupków. I znowu 7 oczek łańcuszka. I zaczepiamy się pod obydwa te długie łańcuszki. I robimy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu tego rzędu. Pozostało mi tutaj przerobić 7 oczek łańcuszka. I zakończamy rząd w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. I aby przejść teraz do rzędu ósmego, musimy się przesunąć jeszcze o 3 słupki w lewo, aby wylądować na czwartym słupku, czyli na tym środkowym. Zatem wbijam się w kolejny słupek i robię oczko ścisłe. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I teraz jestem na tym czwartym słupku. Tu po lewej zostały mi 3 nieprzerobione. I w tym jednym słupku rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, a następnie w tym samym słupku robimy jeszcze 2 słupki. I teraz 17 oczek łańcuszka. Przechodzimy tutaj do kolejnej partii tych słupków i znowu liczymy czwarty słupek, czyli ten środkowy, i tutaj robimy 3 słupki. To jest, kochani, motyw tego rzędu. Powtarzamy to do końca tego okrążenia. Jestem znowu praktycznie na końcu tego rzędu. Muszę tutaj przerobić 17 oczek łańcuszka. Jejuśku. I teraz wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który nam tutaj zastępował pierwszy słupek. I wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu dziewiątego. I musimy przesunąć się o jedno oczko w lewo na środkowy słupek. I tutaj ponownie w tym słupku wykonujemy najpierw 3 oczka łańcuszka, a następnie w tym samym słupku jeszcze 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka. I teraz liczymy sobie trzecie oczko na tym łańcuszku i w nim wykonujemy półsłupek.
Ponownie 3 oczka łańcuszka. Pomijamy 3 oczka łańcuszka i w czwartym wykonujemy 3 słupki. Przez kolejne 3 oczka łańcuszka wykonujemy po jednym słupku. I w kolejnym oczku łańcuszka wykonujemy teraz 3 słupki. Tutaj nie jest tak prosto na tym cieniutkim kordonku to robić. I teraz ponownie 3 oczka łańcuszka i znowu pomijamy 3 oczka łańcuszka i w czwartym wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i w środkowym słupku robimy 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Czyli 3 oczka łańcuszka, półsłupek w trzecie oczko łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, potem 3 oczka łańcuszka pomijamy i w czwartym robimy 3 słupki. W trzech kolejnych oczkach robimy po jednym słupku. W następnym oczku robimy 3 słupki, 3 oczka łańcuszka, ponownie 3 oczka pomijamy, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i na kolejnym tutaj tym motywie robimy 3 słupki. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu rzędu. Zrobiłam 3 oczka łańcuszka. No i teraz musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 10 i ponownie musimy przejść najpierw o jedno oczko w lewo, żeby być na środeczku. I ponownie tutaj wykonujemy najpierw 3 oczka łańcuszka, a następnie w tym samym miejscu jeszcze 2 słupki, czyli to samo co było w poprzednim rzędzie. Pięć oczek łańcuszka teraz. I tutaj ten łańcuszek pomijamy, wbijamy się w pierwszy słupek i w tym słupku przerabiamy 3 słupki. I teraz, kochani, przez wszystkie napotkane słupki robimy po jednym słupku i dopiero w ostatnim ponownie będziemy robić 3 słupki, czyli teraz w każdym po kolei
po jednym słupku. I pozostał ostatni do przerobienia i tutaj właśnie robię trzy słupki. Pięć oczek łańcuszka. I ponownie mamy teraz te trzy słupki, to w środkowym wykonujemy znowu trzy słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem na końcu tego rzędu, zrobiłam ostatnie 5 oczek łańcuszka i teraz musimy zakończyć rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 11. Przesuwamy się ponownie o jedno oczko w lewo i rozpoczynamy tak, jak to było do tej pory, od trzech oczek łańcuszka i następnie w tym samym miejscu jeszcze dwa słupki. Cztery oczka łańcuszka. I teraz w trzecim oczku łańcuszka, tu mamy ten łańcuszek z pięciu oczek, to w trzecim wykonujemy półsłupek, bądź możecie się zaczepić pod łańcuszkiem i pod łańcuszkiem wykonać ten półsłupek. Cztery oczka łańcuszka i teraz tutaj w każdy napotkany słupek robimy po jednym słupku. Jeżeli dobrze policzyłam, to tych słupków jest tutaj 13. Już sprawdzę ze schematem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, 13 jest tych słupków. No i teraz, kochani, ponownie. Trzy oczka łańcuszka. I znowu środkowe oczko, czyli trzecie. Tutaj przerabiamy półsłupek, trzy oczka łańcuszka i ponownie trzy słupki w środkowy słupek. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj półsłupek
i musimy wykończyć ten rząd i robimy 3 oczka łańcuszka. I zamykamy okrążenie w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 12. Ponownie musimy się przesunąć o jedno oczko w lewo i rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka. A następnie w tym samym miejscu robimy jeszcze 2 słupki. Tak się zastanawiam, 11 powiedziałam, to jest 12 rząd, oczywiście, ja sobie nie zaznaczyłam. I teraz robimy 6 oczek łańcuszka. I tutaj ponownie przez te wszystkie słupki będziemy robić po jednym słupku. Czyli w każdy napotkany słupeczek robimy jeden słupek. Ponownie 6 oczek łańcuszka i przechodzimy tutaj, gdzie mamy partię 3 słupków i w tym środkowym słupku robimy 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Dotarłam już na koniec tego rzędu, zrobiłam ostatnich 6 oczek łańcuszka i oczywiście rząd ten musimy zakończyć w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam tutaj pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 13. Ponownie musimy o jedno oczko przejść w lewo i tutaj tak samo rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, a następnie w tym samym miejscu robimy jeszcze 2 słupki. Cztery oczka łańcuszka i półsłupek podłóg, 4 oczka łańcuszka i teraz, kochani, będziemy robić słupek łączony górą przez 3 słupki, czyli nawinęłam niteczkę na szydełko, wbijam się w pierwszy słupek, przeciągam przez 2 i nie wykańczam, nawinięcie, wbijam się w kolejny napotkany słupek, przeciągam przez 2 i nie wykańczam. Mamy 3 pętelki na szydełku. Nawinięcie. Wbijam się w kolejny słupek. Przeciągam przez 2. Mamy teraz 4 pętelki. I przeciągamy przez te wszystkie 4. I teraz tutaj przez te słupki będziemy robić po jednym słupku. Aż prawie do końca musimy pozostawić 3 ostatnie słupki nieprzerobione, bo je właśnie też będziemy łączyć górą. Czyli tutaj na razie zwykłe słupki.
mamy ostatnie trzy słupki do przerobienia i tutaj ponownie łączymy górą, czyli nawinięcie. Wbijam się w ten pierwszy słupek, przeciągam przez dwa, nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez dwa, nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez dwa i przez wszystkie cztery pętelki. Cztery oczka łańcuszka i półsłupek pod łuk. Cztery oczka łańcuszka i w środkowym słupku robimy trzy słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam cztery ostatnie oczka łańcuszka. No i rząd ten musimy wykończyć ponownie w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek. I przechodzimy do rzędu 14. Ponownie przechodzimy o jedno oczko w lewo. I tutaj znowu w tym samym miejscu robimy 3 oczka łańcuszka, a następnie w tym samym oczku jeszcze 2 słupki. Dziesięć oczek łańcuszka. Nawinięcie i teraz tak, pomijamy słupek łączony górą, zanim jeden słupek pomijamy i w kolejnym wbijamy się i w tym słupku musimy w sumie przerobić trzy słupki, czyli zrobiłam pierwszy, wbijam się w to samo miejsce, robię drugi słupek, wbijam się jeszcze raz w to samo miejsce i robię trzeci słupek. Teraz przez kolejne trzy słupki robimy po jednym słupku. I ponownie w tym następnym słupku przerabiamy trzy słupki. Czyli trzy słupki w jednym miejscu. Mam pierwszy, drugi, trzeci i teraz ponownie 10 oczek łańcuszka, nawinięcie i przechodzimy tu, gdzie mamy 3 słupki i w środkowym słupku robimy 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Spotkamy się ponownie na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam ostatnie 10 oczek łańcuszka. No i teraz musimy wykończyć ten rząd. Oczywiście wykańczamy go w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 15. Musimy ponownie przejść o jedno oczko w lewo. I tutaj jeszcze raz rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, a następnie dwóch słupków w to samo miejsce. Pierwszy i drugi. I teraz, moi drodzy, jeżeli dobrze mam policzone, to 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, 6. 6 oczek łańcuszka.
i pod łukiem robimy półsłupek. Ponownie 6 oczek łańcuszka, nawinięcie i teraz tak, w pierwszym słupku, tutaj mieliśmy 3 słupki w jednym miejscu przerobione, to w tym pierwszym słupku wykonujemy 2 słupki. Przez całą resztę robimy po jednym słupku, oprócz ostatniego, bo w ostatnim ponownie będzie trzeba przerobić 2 słupki. Czyli w każdym tutaj napotkanym robimy po jednym słupku, aż dojdziemy do ostatniego. I teraz w tym ostatnim robimy 2 słupki. I ponownie 6 oczek łańcuszka. I półsłupek pod łuk. 6 oczek łańcuszka. I 3 słupki w środkowym słupku. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam 6 ostatnich oczek łańcuszka. I teraz musimy wykończyć ten rząd, robiąc oczko ścisłe w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który nam zastępował pierwszy słupek. Przechodzimy do rzędu 16. Tym razem od razu tutaj rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, a następnie w tym samym słupku jeszcze robimy 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka i tutaj w tym trzecim słupku robimy 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. I teraz tutaj przez te wszystkie słupki robimy po jednym słupku, czyli w każdy napotkany na tym zajączku, bo to jest ten nasz zajączek, robimy po jednym słupku. I ponownie 9 oczek łańcuszka. I teraz tutaj mamy te 3 słupki, to w pierwszym słupku robimy 3 słupki.
3 oczka łańcuszka i w tym ostatnim słupku robimy 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Ponownie jestem na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatnie 9 oczek łańcuszka. No i teraz musimy zakończyć rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 17 i tym razem przesuwamy się o jedno oczko w lewo. I tutaj rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie w tym samym oczku robimy jeszcze 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka. I teraz albo możecie pod łańcuszek, albo w środkowe oczko łańcuszka wykonać słupek. Ja sobie wykonam w środkowe. Trzy oczka łańcuszka. I ponownie w środkowym słupku robimy 3 słupki. Pięć oczek łańcuszka i teraz pod łańcuszkiem robimy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka i pomijamy teraz pierwsze 2 słupki i w trzecim słupku robimy słupek. Następnie w kolejnych 2 słupkach robimy po jednym słupku. Trzy oczka łańcuszka. Pomijamy jeden słupek i w kolejnym robimy słupek. I teraz przez kolejne 2 słupki musimy połączyć słupek górą, czyli nawinęłam. Wbijam się w kolejnym słupku, przeciągam przez 2, nie wykańczam, nawijam, wbijam się w kolejnym słupku, przeciągam przez 2 i przez 3 pętelki. I teraz, kochani, 2 nawinięcia i liczymy sobie trzecie oczko łańcuszka i w nim wykonujemy słupek podwójnie nawijany. I w tym samym oczku łańcuszka musimy wykonać jeszcze jeden słupek podwójnie nawijany. I nie napisałam sobie, ile oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oczek łańcuszka. I ponownie w środkowym słupku robimy 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka. No i w środkowym oczku na łańcuszku bądź pod łańcuszkiem robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i ponownie w środkowym słupku 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to
do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam 7 ostatnich oczek łańcuszka i musimy zakończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 18 i ponownie przesuwamy się o jedno oczko w lewo, wykonując oczko ścisłe, i tym razem rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, ponieważ tutaj będziemy wykonywać słupki podwójnie nawijane, czyli zrobiłam 2 nawinięcia i w tym samym oczku robię jeszcze 2 słupki podwójnie nawijane. I po tych słupkach podwójnie nawijanych robimy 3 oczka łańcuszka. Dwa nawinięcia i teraz tutaj w tym słupku, gdzie był ten pojedynczy, będziemy wykonywać 3 słupki podwójnie nawijane, ale będziemy je oddzielać oczkiem łańcuszka. Czyli zrobiłam pierwszy słupek, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu drugi słupek podwójnie nawijany, oczko łańcuszka i ponownie w tym samym miejscu słupek podwójnie nawijany. 3 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i teraz w środkowym słupku robimy 3 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy drugi i trzeci. 6 oczek łańcuszka, nawinięcie i tutaj, gdzie mieliśmy 3 słupki, to w każdym słupku robimy po jednym słupku. Pięć oczek łańcuszka. I teraz będziemy robić słupek łączony górą, składający się z 4 słupków. Zrobiłam nawinięcie i wbijam się tutaj w ten pierwszy pojedynczy słupek. I przeciągam przez 2. Nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się w słupek łączony górą. Przeciągam przez 2 i nie wykańczam. Nawinięcie. Wbijam się w pierwszy ten słupek, który był wykonywany z 2 nawinięć. Przeciągam przez 2 i nie wykańczam. Nawinięcie. Wbijam się w ostatni ten słupek. Przeciągam przez 2. Mamy 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5 przeciągamy. 6 oczek łańcuszka. 2 nawinięcia. I ponownie tutaj w ten środkowy słupek, w ten tutaj robimy 3 słupki podwójnie nawijane. I już powtarzamy nasz motyw tego rzędu. Zaraz Wam to całe pokażę. I w ten sposób teraz przerabiamy do końca tego rzędu. Tu nam się pięknie zrobiło ucho tego zajączka. Także już zaczyna to bardzo, bardzo ładnie wyglądać. No i spotkamy się na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam 6 ostatnich oczek łańcuszka. I teraz musimy zakończyć ten rząd w czwartym oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 19 i znowu o jedno oczko w lewo przesuwamy się
I rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie w tym samym miejscu jeszcze dwa słupki podwójnie nawijamy. Zrobiłam jeden, dwa nawinięcia i w tym samym miejscu przerabiam drugi słupek. Pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia i teraz tutaj mamy te trzy słupki oddzielone oczkami łańcuszka. I tak, w pierwszym słupku robimy dwa słupki, oczywiście podwójnie nawijane. Pierwszy mam zrobiony i teraz drugi. Dwa oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i teraz w tym środkowym słupku wykonujemy tylko jeden słupek. Podwójny oczywiście. Dwa oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i w tym ostatnim słupku przerabiamy dwa słupki podwójnie nawijane. Mam pierwszy i drugi, i jeszcze nie drugi, bo widziałam, że mi się raz nawinęło. O. I drugi. Pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia i znowu mamy partię trzech słupków, to w środkowym słupku wykonujemy trzy słupki podwójnie nawijane oczywiście. Pięć oczek łańcuszka i teraz tutaj mamy trzy słupki i je musimy połączyć górą, czyli nawinęłam raz, wbijam się w ten pierwszy słupek, przeciągnęłam przez dwa, nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek, nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek i mamy cztery pętelki na szydełku i teraz niteczkę przeciągamy przez te wszystkie cztery. Sześć oczek łańcuszka i teraz pomijamy ten łańcuszek, pomijamy ten słupek łączony górą i tutaj na tym łuku, za tym słupkiem łączonym wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka i ponownie teraz tutaj już powtarzamy, czyli w środkowym słupku robimy trzy słupki podwójnie nawijane. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Mam nadzieję, że to jest tutaj dosyć widoczne wszystko i będziecie potrafili wykonać ten rządek do końca. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Wykonałam 5 ostatnich oczek łańcuszka i ponownie musimy wykończyć ten rząd w czwartym oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 20 i znowu musimy przejść o jedno oczko w lewo i rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka, następnie dwa nawinięcia i w tym samym miejscu jeszcze robimy dwa słupki podwójnie nawijane. Pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia i teraz w pierwszym tym słupku robimy dwa słupki. Podwójnie nawijane oczywiście. Teraz już będziemy przerabiać tylko w tym rzędzie słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka,
dwa nawinięcia i w tym kolejnym słupku robimy jeden słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i w tym środkowym słupku robimy dwa słupki podwójnie nawijane. Dwa nawinięcia i robię tutaj jeszcze jeden słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i teraz w tym słupku robimy jeden słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i w tym kolejnym słupku robimy dwa słupki podwójnie nawijane. Czyli taka sekwencja 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 5 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia i tutaj mamy partię tych trzech słupków, to w środkowym ponownie robimy 3 słupki podwójnie nawijane. Pięć oczek łańcuszka, i teraz, kochani, musimy pominąć ten słupek łączony górą, i tutaj pod tym łańcuszkiem wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia, i przechodzimy do partii z trzema słupkami. I w środkowym wykonujemy 3 słupki podwójnie nawijane, czyli jest to już początek naszego motywu w tym rzędzie. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Czyli tutaj na łukach pamiętajcie 2, 1, 2, 1, 2. Pomiędzy tymi słupkami robimy 2 oczka łańcuszka, a tutaj 5 oczek łańcuszka, 5 oczek łańcuszka, 5 oczek łańcuszka, pół słupek w główkę jakby zajączka, czyli tutaj pod łańcuszkiem i ponownie 5 oczek łańcuszka. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. Ponownie jestem na końcu tego rzędu, przerobiłam ostatnich 5 oczek łańcuszka i rządek musimy wykończyć w czwartym oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam tutaj pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. I przechodzimy do rzędu 21, ponownie przesuwamy się o jedno oczko w lewo. I na tym środkowym słupku znowu robimy 3 słupki podwójnie nawijane, z tym, że pierwszy oczywiście to będą 4 oczka łańcuszka, które będą zastępowały ten pierwszy słupek. 2 nawinięcia i w tym samym miejscu 2 słupki podwójnie nawijane. Pięć oczek łańcuszka. I teraz w pierwszym tym słupku robimy słupek podwójnie nawijany. Na tych łukach, w każdym tym słupku będziemy przerabiać słupki podwójnie nawijane, jednak pomiędzy nimi przestrzeń będzie inaczej wypełniona. Mianowicie robimy 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i w pierwsze oczko tego łańcuszka wykonujemy słupek. 2 nawinięcia i teraz w kolejnym słupku podwójnie nawijanym wykonujemy słupek podwójnie nawijany. I znowu to samo. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie, wbijamy się w pierwsze to oczko łańcuszka i robimy słupek.
dwa nawinięcia i przerabiamy słupek podwójnie nawijany w kolejnym słupku. I to powtarzamy tutaj przez te słupki podwójnie nawijane. Tutaj nie, tu będziemy ponownie robić te trzy słupki w jednym miejscu, ale jeszcze przez te pięć słupków wykonujemy to samo. Czyli pięć oczek łańcuszka, nawinięcie i słupek w pierwsze oczko łańcuszka. Dwa nawinięcia i słupek podwójnie nawijany w kolejnym słupku podwójnie nawijanym. Pięć oczek łańcuszka, nawinięcie i słupek w pierwszym oczku łańcuszka. Dwa nawinięcia i słupek w kolejnym słupku podwójnie nawijanym. Pięć oczek łańcuszka i słupek w pierwszym oczku łańcuszka. Dwa nawinięcia i słupek podwójnie nawijany w kolejnym słupku. Pięć oczek łańcuszka, nawinięcie i słupek w pierwszym oczku łańcuszka. Dwa nawinięcia i w kolejnym słupku przerabiamy słupek podwójnie nawijany. Pięć oczek łańcuszka i słupek w pierwsze oczko łańcuszka. I dwa nawinięcia i mamy tutaj teraz ostatni ten słupek podwójnie nawijany. I tutaj robimy pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia i tu w środkowym słupku trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. I tutaj pomiędzy tymi partiami słupków, bo tutaj też w tym środkowym wykonamy trzy słupki podwójnie nawijane, to robimy pięć oczek łańcuszka i słupek w pierwsze oczko łańcuszka. I teraz od razu dwa nawinięcia i przechodzimy do tej partii trzech słupków i w tym środkowym robimy trzy słupki podwójnie nawijane. Zaraz Wam to pokażę, jak to w całości wygląda. Dzięki temu tutaj właśnie takie śliczne łuki wychodzą. Także jest to fantastyczny sposób według mnie na wykończenie serwetek. Mnie się osobiście bardzo on podoba. No i kochani, ten motyw powtarzamy do końca tego rzędu. Przerobiłam ostatnie trzy słupki, w tym jednym słupku, oczywiście podwójnie nawijane. No i pewnie zastanawiacie się, jak wykończyć ten rząd. Mianowicie, tutaj musimy zrobić tak samo, jak było pomiędzy tymi motywami, czyli najpierw robimy 5 oczek łańcuszka, słupek w pierwsze oczko łańcuszka i teraz od razu przechodzimy tutaj do czwartego oczka łańcuszka, który zastępował nam pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe zamykające. Możemy uciąć niteczkę, no i teraz ją oczywiście zabezpieczyć i schować. I nasze zajączki są gotowe. U mnie się troszeczkę tym razem marszczą, ale podejrzewam, że być może jest to spowodowane tym, że ja pierwszy raz muzą szydełkowałam, ale mam nadzieję, że po nakrochmaleniu tutaj wszystko się wyprostuje. No, myślę, że tak, wygląda ok. I będzie w porządku.
Widzicie, różnica jest w wielkości ogromna pomiędzy tymi serwetkami. Tutaj mamy jednego zajączka, a tu jest, zobaczcie, jaki on jest malutki. Także jeżeli chcecie dużą tą serwetę, no to zalecam Wam grubszy kordonek i szydełko 1,75, a jeżeli chcecie taką malutką, delikatną, jak ja tutaj teraz wykonałam, no to kordonek Muza i szydełko 1 mm. Także ja się zabieram teraz za krochmalenie, a mam nadzieję, że Wam się ten tutorial podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o lajki, czyli o kciuki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię gorąco do subskrypcji, a także do wspierania. Funkcja wspierających jest uruchomiona również na moim kanale. Dzięki temu mogłabym zakupywać nowe materiały, aby dla Was nagrywać filmiki. No i oczywiście dla wspierających filmy pojawiają się na kanale wcześniej. Także pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!